Witam w kolejnym odcinku serii. Znowu poddasze. Mamy, tutaj jest 30 metrów kwadratowych. Tak to tu wygląda. Mamy takich poddaszy sztuk 4. I co trzeba zrobić? Rozebrać to wszystko w piździec. Za chwilę zobaczycie, jakie myśli technologiczne tutaj zostały zastosowane i jakie nowe systemy. Bo rozbieraliśmy tu zaraz obok mieszkanie, a jest dobra. Zaczynamy rozbiórkę tego i pokażę wam, jak ściągniemy płyty, co tu się dzieje. Zaczynamy. Mamy pierwsze znalezisko. Żuberek się pasł, jeden. Drugi. Trzeci. Dobra, zapisków nie ma żadnych. Nie ma zapisków. Zapisków nie ma. Ostatnio były na tamtym poddaszu. Tu może też coś będzie, ale nie ma. Dobra, jak już pokazałem wam, o co chodzi, widzicie. Czyli tak, tutaj w ogóle paroizolacji nie ma. Ta folia po prostu jest wrzucona. Bo jest. To samo się tyczy tu. Patrzcie, o, proszę. Żadnej paro tu nie ma. Ta folia tylko tutaj jest w celach estetycznych. Tu to samo. Wszystko tutaj widzicie. I wełna jest tylko między krokwiami. Przyoszczędził deweloper oczywiście na drugiej warstwie wełny. Jest tylko jedna między krokwią. A tu już jest jakaś pustka powietrzna, nie wiadomo po co. Zakłady są niepołączone ze sobą. Czyli paroizolacja tutaj nie istnieje. Tak to wygląda. Lecimy z rozbieraniem dalej. Tu mamy profile rozebrane. Kolejna ciekawostka jest taka, że te wszystkie łączniki krzyżowe to tutaj wszystko lata. Może i dobrze, może i źle. Ale chodzi o to, że patrzcie, jak są powyginane. Wyciągnę z niego. Widzicie? O! Te ząbki, każdy jeden krzyżowy jest w złą stronę odgięty. On powinien być zagięty w tę stronę i wtedy te ząbki byłyby do środka i by dociskały profil i by to było wszystko sztywniejsze. A tak to poodginany każdy jeden w inną stronę. Takie rzeczy, no to też jest git. Wiadomo, pewnie nie mieli kątowej nasadki do wkrętary, no to wygięli, wkręcili kasę. Kolejna rzecz, profil UD.
On tu w ogóle po prostu był tylko włożony. No więc nie wiem, po co on tu w ogóle był. Co miał na celu. Ale okej. No nie, rozbieramy ostatni profil. O, jest jeden, który był zapięty w dobrą stronę. W sensie wygięty. No, ale wszystkie były w złą stronę. A tam też masz capa ciekawego? Czyli F-u standardowo. O, ten jest przyczepiony, no tak. Musiał im stać profil. Dobra. Rozbieramy jeszcze te. Dobra, wszystko podciągane. Tak wygląda paroizolacja w całej okazałości. Czyli do kroki na skrzydki, przywalone. Tak, jeszcze muszę odkręcić. Tutaj sobie to dynda przy ścianie, przy murze. Tu to samo. O. Mogę ją. Bez problemu ściągnąć. No jeszcze esik. Tutaj w ogóle kabel jest skitrany pod folią i pod płytami. No i znowu udek wsadzony na górę i w ogóle nie przyczepiony. Nie, farta, że mi łba nie rozcięło. O, to jest nasza paroizolacja. Dobra, jeszcze rozbieramy wełnę. Zobaczcie, jak to wygląda. Albo wam pokażę od razu jeden. Wełna to chyba ma lambdę 39. Może takie kudły są. Jak psu z gardła wyciągnięte. I co tu się za tym kryje? Jedna warstwa. To jest co? Dycha. No dobra, no to. I co tu mamy? Tak.
jedna warstwa i tu mamy drugą warstwę piątki, czyli taki system zastosowany. Tak samo jak tam. Oczywiście szczeliny dylatacyjnej nie było. Płyta OFB. Tutaj żadnego wylotu nie ma. Choć tam coś, jakieś światło się dobija. Prawdopodobnie będę tutaj musiał nawiercić wiertłem, tylko będę musiał zobaczyć, czy tam jest zrobione, czy tam jest podbitka, czy nie, żebym coś tam, jakieś światło widzę, ale nie wiem skąd. Tam jest. Widać coś tam. Nie, tam nic nie ma. Czyli ta wełna po prostu, jakby tu się zaczęło grzać w zimie, to by tutaj bardzo ładnie nam zgniło przy tej wełnie. Czyli takie łaty, jak są tu, może mniejsze, bo to jest chyba z 5 cm, damy 3 cm tutaj i damy paroprzepuszczalną membranę i wtedy damy wełnę na między krokwie i między stelaż na krokwie, tak. No tu jest tak zrobione. Źle. Dobra. Rozbieramy to wszystko. No i mamy cały skos zdjęty. A, jeszcze tutaj jakieś kudły wystają, upchnięte. Zobaczymy, co tu mamy. Jedno, drugie, trzecie. Dobra. Tutaj. Kablem leci. No i dobra, jest. Jeszcze mamy do rozebrania to i to. I tu. Czapa bliżej dawaj, będę skakał. Dawaj folię, to na folię możesz skakać. No. Front flipa czasny. Dobra. Tak to wygląda. Rozbieramy sobie dalej. Jesteśmy w trakcie rozbierania dalej. I patrzcie tu. Ja wiem, co tu jest, ale chciałem wam to pokazać. Coraz dalej. Coraz ciekawiej. Rozbieramy dalej. Tutaj znalazłem drugi flakon. Nie, może będę miał szczęście. Rozbieram dalej, bo może będzie trzeci. W co wątpię, ale żebyście widzieli, że nie ja go podłożyłem. Żeby nie było na mnie, że tu jestem jakiś kurde Lui. Czekaj, idę uważać. No najlepsze będzie za chwilę. Tam jest tajemne przejście. Nie no, trzeciej flachy chyba nie będzie. No to już by musieli na grubo lecieć. Zależy, by już było, nie? No jak dwóch, no to dwa flakony. Dobra, tutaj mamy tajemne przejście. Tu leży kurwa pustak nawet. I karton po flaszce. Czekaj. Tam jakiś karton leży. Trzeba zaraz go obczaić. Ciekawe, co tu jest.
Będzie klatka schodowa, czy co? Zaraz to obczajmy pod tą wełną, co tam jest. O. Tam chyba będzie drugie mieszkanie, wiesz? Coś mi się widzi. Ale dobra, ujście w kalenicy jest, wentylacja. Okej. Ten karter mnie ciekawi, muszę się do niego dostać. Czyżby tam były flakony? Ja to biorę. Tylko muszę tam się jakoś wdrapać i wygiąć. Jak ninja? A nie, myślałem. Ty! A. Myślałem, że ten. Dobre tarcie, ale to już takie. Trochę ściorane. A tam chyba będzie drugi ten. Na to bym wszedł, nie wiem co to jest. Czy to jest sufit, czy co? Czy to jest strop, bo bym tam wlazł. Zaraz to obczaję. Ale najpierw szukamy. Może będzie hat-trick. Może będzie hat-trick z flakonami. Na razie mi tu prądy atakują. Nie, trzeciego już chyba nie będzie. No niestety, tu już nie ma. Wszystko zrzucone, robota zrobiona, posprzątane. Tak to wygląda. Widzimy się w następnym odcinku, jak tu będziemy zaczynać, bo teraz lecimy na inną robotę i za jakiś miesiąc wracamy tu i lecimy z tą zabudową. A w międzyczasie będą jeszcze trzy takie same. Na razie.